Hej, witajcie moi drodzy w kolejnym zdrabkowym odcinku. To już 16 odcinek z tej serii. Dzisiaj przygotowałam zdrabki, które polecałam jedna widzka Oniku Madzia 4401. Myślę, że pewnie na imię ma Magda, także gorąco ją pozdrawiam. Prosiła mnie o zdrabki za 2 złote, także przygotowałam tutaj pensję za dwójeczkę, kopalnię rubinów, super 7 i żeby było jeszcze ciekawiej, taki bonusik, siódemeczkę niemiecką za 2 euro, jakąś tutaj gorącą siódemkę, także jeśli wy jesteście też zainteresowani jakąś tematyką związaną ze zdrabkami, czy to określona kwota, czy wygląd, czy kolor, czy po prostu polskie, niemieckie, takie, może jakieś inne, podpowiadajcie, ja na pewno rozważę, na pewno to dla was nagram, może nie teraz, może nie jutro, ale pojutrze, czy tam w innym czasie, no gdyż wiecie, ja też nie jestem cały czas w Polsce i nie mam też dostępu akurat do wszystkich zdrapek, te które mam, nagrywam dla was, oczywiście jak teraz pojadę, to zaś kupię jakiś cały komplet, zestaw, pewnie wszystkie możliwe, jakie będą w kolekturze. Także no na pewno będę tutaj dla was przygotowywać te zdrabki, które wy mi tutaj polecacie. Także piszcie, ja czekam na wasze podpowiedzi. Dzisiaj jeszcze zanim przejdziemy do zdrapywania, chciałabym bardzo pozdrowić Kuboxa, czyli Kubę Milanowskiego, gdyż mu to obiecałam w komentarzu. Oczywiście też pozdrawiam Madzie, która mnie tutaj zainspirowała do tego filmiku, oraz wszystkich moich widzów i bardzo serdecznie chciałam wam podziękować za wszystkie subskrypcje, komentarze, łapki i bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną każdego dnia. Ostatnio te filmiki, jak widzicie, praktycznie pojawiają się codziennie, oprócz z wyłączeniem oczywiście weekendów, gdyż wiecie, ja pracuję wtedy od rana do wieczora i nie mam nawet możliwości ani wrzucania, ani przetworzenia filmiku, także wiecie, jeśli tylko mogę, wrzucam dla was tutaj filmik. Zasady dodania kolejnego są identyczne, czyli 10 łapek w górę, 10 komentarzy, 100 wyświetleń i ja wtedy wrzucam kolejny filmik. Oczywiście jeśli tylko mogę. Także no cóż, tutaj już nie będę może przedłużać. Zapraszam was do mojego stołu. Zobaczymy, czy tym razem się nam uda coś wygrać. Także moi drodzy, zacznijmy sobie może od pensji za 2 złote. Miejmy nadzieję, że tym razem uda nam się wygrać cokolwiek, gdyż jak wiecie, 3 ostatnie odcinki były po prostu przegrane, nie udało nam się nic wygrać. Miejmy nadzieję, że w tym odcinku się odbijemy albo chociaż wyjdziemy na zero lub trafimy chociaż jakąś minimalną wygraną. Więc może nie przedłużajmy, zobaczmy, co dziś przyniesie nam los. No i nasza pierwsza wygrywająca liczba jest to liczba 9, a druga liczba 18. I co, czy uda nam się trafić którąś z tych liczb? Myślę, że się uda. Widzę tutaj drugie C, także jest nadzieja, może w końcu się odkujemy po tych przegranych odcinkach. No i co, tutaj mamy 26 za 15 zł, czyli na razie nie, jest tu 0,08 niestety, my mamy 0,09, czyli to jeszcze nie nasza wygrana. Pojedźmy sobie kolejną liczbę, a jest to 21, no my 21 niestety też nie mamy, tutaj było do wygrania 10 zł, przepraszam. No i tutaj mamy 0,09, czyli trafiła nam się nasza liczba. I myślę, że tutaj będzie wygrane 2 złote, czyli pewnie zdrapka nam się wróci. I oczywiście, tak jak myślałam, tak też się stało. Zdrapeczka nam się wróciła, mamy wygrane 2 złote. I co, tutaj jeszcze jest kolejna liczba 33, a do wygrania było 800 zł. I ostatnia nasza szansa, czy coś tu nam się jeszcze uda? No niestety nie, jest tutaj 13 za 40 zł. Ale chociaż tutaj ta dwójeczka nam tu poszczęściła i dała nam zwrot tej zdrapki. Także jak najbardziej jesteśmy zadowoleni, gdyż te, jak już mówiłam, te ostatnie odcinki nie były zbyt takie, wiecie, dobre. No i przejdźmy sobie może do naszej kopalni rubinów. Tutaj musimy znaleźć rubina pod warstwą ścieralną i wygrać przypisaną do niego kwotę. Wygrane sumują się. Także co, jedziemy pierwsze pole.
I oczywiście na samym początku trafił nam się Rubil, czyli druga zdrabka, jak najbardziej pozytywna. Od razu tutaj mamy wygraną. Nam się trafiła w pierwszym polu, czyli jak najbardziej pozytywnie. Drugi symbol jest to korona, trzeci symbol jest to bank. Tutaj jeszcze mamy jakieś trofeum i zobaczcie, nie wierzę, mamy drugiego rubina i trzeciego. Zobaczcie, trzy rubiny w tej zdrabce, czyli bardzo, bardzo pozytywna kopalnia rubinów. Trzy rubiny już nam się tutaj trafiły, nawet jakbyśmy mieli najniższą wygraną, to już mamy 2, 4, 6 zł w tej zdrabce, czyli bardzo, bardzo pozytywnie. Bardzo się cieszę, w końcu jakaś wygrana. Te ostatnie filmiki były mi takie bardzo smutne, gdyż nie było żadnej wygranej, a tutaj zobaczcie, druga zdrabka i już druga wygrana. Także co, tutaj zobaczmy, może zdrabmy najpierw te, co nam nie udało się wygrać. Tutaj był piątek nie trafił do nas, dyszka też do nas nie trafiła. Co to jest jeszcze? Trofeum i bank. W trofeum było 10 zł, w banku było 50 zł, a w koronie było 5 zł. To są kwoty, które nie udało nam się wygrać. A teraz sprawdźmy, co nam się udało wygrać. Pojedźmy najpierw do pierwszego rubina i tutaj wygraliśmy, zobaczcie, aż 4 zł, czyli zdrabka bardzo, bardzo pozytywna. 4 zł nam się trafiło w kopalni rubinów i tutaj jeszcze 2, czyli już mamy 6 zł. W kopalni rubinów i tutaj mamy jeszcze jedną dwójkę, nie, czwóreczkę, czyli zobaczcie, 4, mamy 8 i 2, 10 zł. Dyszka nam się trafiła w zdrabce za 2 zł, czyli praktycznie polskie zdrabki już nam się zwróciły, bo mamy ich tutaj za 2, 4, za 6 zł polskie zdrabki, czyli nam się w tej jednej zdrabce wróciły i jeszcze została reszta. Także bardzo, bardzo pozytywnie. Pojedźmy może do ostatniej polskiej zdrabki, super siódemki. No i co, tutaj musimy znaleźć siódemkę, wygrać przypisaną do niej kwotę lub czerwoną siódemkę, wtedy wygraną podwajamy. Więc co, lecimy od pierwszego symbolu. Tutaj mamy ósemeczkę, nie udało nam się wygrać 2 zł. Kolejny symbol jest to dziewiąteczka, było 7777. Następny symbol, piąteczka, ta sama kwota była do wygrania. Kolejny symbol jest to czerwona szóstka, no my niestety szukamy siódemki, więc niestety też się nie udało. I tutaj mamy trójeczkę, trójeczka niestety też nam nie daje wygranej. I kolejny symbol, czwóreczka, do wygrania było 2 zł. I ostatnia szansa, czy nam się uda? No niestety nie, tutaj było 2 zł, czyli pierwsza zdrabka idzie na kubkę z przegranymi. Nie udało nam się wygrać w tej akurat. I został nasz super bonusik w postaci zdrapeczki niemieckiej za 2 euro. I tutaj musimy tak samo znaleźć siódemkę, wygrać przypisaną do niej kwotę lub siódemkę w takim ogniku, wtedy podwajamy naszą wygraną, czyli co, szukamy naszej siódemeczki. Tutaj niestety mamy jedynkę wartą 40 euro. Kolejna kwota jest to ósemka. Ósemka nie dała nam wygranej w wysokości 4 euro. Czwóreczka również nie nasz symbol. Szósteczka, tego też nie szukamy niestety w tej zdrabce. Zostały nam jeszcze 3 szanse, czy uda nam się trafić siódemeczkę. Tutaj tymczasem mamy trójeczkę, więc niestety nie. 0 za 15 tysięcy euro. No i została nam ostatnia szansa w tej zdrabce. O i oczywiście trafiło nam się, zobaczcie, mamy naszą siódemeczkę, czyli kolejna zdrabka, już trzecia w tym odcinku, bardzo, bardzo pozytywna. 3 zdrabki na 4 wygrane, a tutaj wygraliśmy 2 euro, czyli nasza zdrapeczka nam się wróciła, czyli w sumie w dzisiejszym odcinku wygraliśmy w tej zdrabce 10 zł, w tej zdrapeczce 2 zł, mamy 12 zł i 2 euro, czyli dzisiejszy zdrapping jak najbardziej udany, zdrapki nam się wróciły, nawet z plusem, także bardzo, bardzo jestem zadowolona, a tymczasem żegnam się z Wami, zapraszam Was do kolejnego odcinku, który pewnie pojawi się jutro, jeśli kryteria zostaną spełnione, no i co, żegnam się z Wami, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, pa, pa!